Hej, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z Unbox na moim kanale. Właśnie bym przyłożył w mikrofon. Poprzednio byliśmy, jeśli dobrze myślę, uwaga, kurczę, nie doskoczę. 3, 2, 1. Tu zakończyliśmy. Tak mi się wydaje, ten typek jest odznaczony. Pozostaje mi Tada, jakiegoś typka znaleźć. Następny jest 9 km, Superbox zostaje. Ten też jest do zrobienia, Kiudek nasz, Grudy jest dopiero dostępny, jeśli wykonam, czy nazbieram czegoś tam. Nie wiem, idziemy do Tada, tylko że zanim tam, to potrzebuję. A po co to... Stary, poczekaj, przepraszam, przesuń się, o właśnie. Po co jest to coś? Aha, taka platforma i zdobądź kolejny znaczek, o, to będziesz super. Poza tym, jedna rzecz mnie denerwuje. Dlaczego checkpointy, które zdobyłem w poprzedniej grze, w tym momencie są... Aha, w tym momencie są to jakby niezaliczone, wiecie? Po prostu wczytując na nowo grę... No właśnie, czekałem aż to ruszy. Wczytując na nowo grę, tracicie checkpointy i to jest najnormalniejsze w tej grze i koniec. Oni sobie tak wymyślili i już. Pyk. Hop. Wiecie co? Postaram się tu na te rury. No, majster! Nie no, dlaczego? Ja już prawie byłem, jeszcze bym spadł na sam dół. Te taśmy kompletnie mnie nie interesują, choć w sumie i tak pójdziemy w tą stronę, to bym mógł je pozbierać. Golden tape, do dzisiaj nie wiem, do czego one służą i do czego je wykorzystamy. Dlaczego, stary, ty musisz mnie tak tutaj ścigać? To wezmę, to cokolwiek. Aha, to jest do tego. Dobra, już nie grałem w to dwa dni, czy tu w sumie trochę dłużej, już się zapomniało. Nie ma wyjścia, tu jest ten... Grudy, tak? Którego na razie jeszcze nie mogę złapać. Jest z tym problem. O, wyjście do góry. To dlaczego ja będąc tutaj na tej wyspie wziąłem i po prostu pominąłem tego drugiego typka, w sensie tego Tada, który miał być już zrobiony dawno temu, Mateusz? On tu jest. Co ty ode mnie chcesz? I know, wiem, jechaliśmy z tym typkiem na live najprawdopodobniej i ja tego nie zrobiłem, bo tam zamiast się wspinać, wziąłem i zacząłem się skupiać na tym, żeby czytać czat i wam odpowiadać, w ogóle już pamiętam to. Trzeba się wydostać na samą górę i coś tam załączyć, nie wiem, nie chcę mi się tego czytać. Już to raz czytałem, także darujmy sobie, po prostu najważniejsze jest to, żeby się tam wydostać i będzie wszystko okej. Okay. Tej żadnej filozofii, słuchajcie, żadnej, kompletnie. Idziemy do... Tylko, że Mati, naucz się tak jakby raczej bardziej panować nad tym, żeby nie było takiej lamy, jak była poprzednio, słuchajcie. Na... Nie wiem, czy ktoś z was był na live, jak próbowałem to przejść i kompletnie tak jakby... No nie wiem, mój umysł był gdzieś indziej niż tu przy tej wspinaczce. A swoją drogą możemy tu się zatrzymać i zobaczyć, jak jest wysoko. No jest wysoko, mamy praktycznie, nie wiem, ile, 4 poziomy, czy jak nie lepiej. Jeszcze w dodatku co jeden poziom to lepsze jakieś przeszkody, nie wiem, zgniatanie, przesuwanie, wyrzucanie, wszystko. Widzicie, golden tape tutaj na tym poziomie już jest zebrany, czyli tutaj jeszcze byłem, tu też byłem. Tak szybko mi oczywiście to tu wcześniej nie poszło. Tu już w tym miejscu gdzieś nie miałem tych podrzutów, a teraz aktualnie mam ich 6, więc jest jakby jak najbardziej na plus. I poza tym spójrzcie, ile tu jest golden tape'ów wokół, nie wiem, komu by się to chciało zbierać, na pewno nie mi. Tu też, o, tu też tu byłem, tu też tu byłem, super Mateusz, brawo. Wypowiedź na poziomie, pamiętam, czy was by to nie przeraziło, że to tak szybko śmiga? O, właśnie, udało się. A tu już najprawdopodobniej Mateusz nie był. Chyba nie był. Tego nie wie. Sam nie wiem, na live to było, oglądaliście to spoko, nie, to trudno, jak was nie było. Ło, jeju, dobra. Najważniejsze, że mam 6, aż 6, więc nawet jeśli bym spadł. Jak to jest jeszcze wysoko? No wy chyba sobie jaja robicie. Dajcie więcej checkpointów, bo to jest raczej troszkę takie przesadzone. Aha, tu, O, pany. Jeszcze jakieś, nie wiadomo, satelity spadły. Co tu się dzieje w ogóle? Hop, jest. Czy lecą jakieś kolejne? Dobra, i to jest poziom dla najmłodszych, jasne, 3 razy, dobra, widzicie, jakbym tego już nie miał, to już bym był na ziemi. Okej, okay, tu sobie zaczekam, nie, no muszę zaczekać. O, a ten film, chłopie, co ty mi tu dałeś? Jej, już się wystraszyłem. Dziękuję, tu jest jakieś coś wybuchowego. Dobrze jest. Okej, okay. Cokolwiek tu mam zrobić. Dobrze, brawo Mateusz.
Tu jeszcze na pewno nie byłem. Ej, to jest co po prostu wyżej, tym o wiele trudniej. Trzeba mieć skilla do tej gry. Przynajmniej do tego poziomu. Jak to jest jeszcze wysoko? No ej, bo jestem zestresowany człowiek w tym momencie. Mam 3, jak spadnę to co? Aha, teraz jeszcze takie rzeczy mi tu dajcie, spoko. Uwielbiam. Czy ja wyskoczę w ogóle na ten poziom? Nie. Okej, mamy ostatnią szansę. O, tak, dobra. Ja mam wrażenie, że to trochę przekombinowałem. Najgorsze jest, że już nie mam powrotu. Bez tego bym był na ziemi. O kurka. Mam golden tape'a. I co wyżej? Aha, chyba kpicie. Nie, dobra. Przerąbane, autentycznie. Przekichane, jak ja tu mam? Tu jeszcze jakieś te skrzynki, które dotknięte wybuchają. Jest dobrze, mamy windę. A właśnie przeczuwaliście, że to spadnie? A ja tak, jak najbardziej. Winda na takim poziomie, to ja lubię. Ale patrzcie co jest, dali mi to checkpoint, zdobyłem, przeszedłem, udało się. Cokolwiek mam teraz zrobić tutaj, sam nie wiem, aha, tam do góry, dobra, to zróbmy to zanim ja spadnę w ogóle, wiecie. Pyk, 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 jestem, majster, udało się, zrobiłem, just leap off the tower to bring me. Ach, naprawdę myśleliśmy po twój... Ach. Po twój kapelusz szliśmy? No chyba ja sobie robić. Czy ja mogę stąd po prostu spaść? Czy ja mogę najnormalniej w świecie stąd zeskoczyć? Albo jakoś spróbujmy sobie zjechać, czy cokolwiek? Nie wiem, jest tu taka opcja? A weź zjedź? Czy nie bardzo? Wiecie co? Ja proponuję zrobić jedną fajną sprawę. Po prostu wyskoczyć. I tu mam takie coś, że patrzcie, lecę. O pany, ten tu przyspieszył. Hop, odbiłem się. Challenge completed! Hate. Kontynuujmy! Spoko, temu tu to miałem. Aha, na tą samą wysokość spadłem, już zaliczyło. Dzięki, daj ten znaczek, a i odejdź, stary, naprawdę. Że ja nie doczytałem, tak bym w życiu tam nie poszedł do góry. Po twój kapelusz, a? Po coś ważnego, nie wiem, cokolwiek innego. Żółty gniot. Dobra, nieważne. Stampy 7 na 18, box stat. Widzisz, we've tailed to trade on. No, dobra, nieważne. Dobra, stary, ja wiem, że co każdą skrzynkę mam tam nowe rzeczy. Kompletnie mnie to interesuje i już to ogarnąłem. Naprawdę, wystarczy. Już mam dość. Także po co dalej? Po co gnieść tą... Czekajcie, ty nie chcę. Q-Day, Gnash, Groody. A Groody ile jeszcze potrzebuje? W sumie mamy Groody'ego bardzo blisko, więc możemy go zapytać, dlaczego jest takim złamasem i dlaczego chce aż 10. Chodź tu. Chcę się ciebie zapytać. What do you want? No nic nie chcę. Ten stamps, a ile mam? Jest tu napisane? Gdzie to w sumie można teraz sprawdzić? O, tu mogę zmienić sobie... A, wdzianko, w sensie widok. Dobra, widok mnie nie interesuje. Groody, Zippy, Cray zrobiony. O, do tego idziemy. Superbox, kto jest bliżej? 07 są najbliżej. Cray, Tiat. Dobra, do tego. No, już wystarczy, naprawdę, już wystarczy. Już się pobawiliście, już było wesoło. Tak, super, każdy się cieszy. Ja mam tylko nadzieję, że doskoczy. Mati, co ty sobie myślałeś, skacząc na te kamienie? Nie wiem, to, że jesteś po prostu dobry w tą grę. Tak jest, albo i nie do końca w sumie, nie wiem, nie wiem. Dobra, co? Co miałem zrobić? Aha, jeśli jesteście nowi na tym kanale, to macie subskrypcję poniżej i codziennie są live'y u mnie, więc was mega na nie zapraszam o 17, 18. Jeśli nie ma live'ów, to akurat o tym piszę, ale raczej teraz od w sumie 2 tygodni był codziennie, więc możemy założyć czysto hipotetycznie, teoretycznie, powiązując to z prawdopodobieństwem, że przez najbliższe kolejne tygodnie też będzie codziennie, jeśli zrozumieliście, o co mi chodzi, bo ja samego siebie raczej nie do końca, to możecie wbić i tam różne giery ogrywam z widzami, także jest ogólnie spoko, wesoło, miła atmosfera. Dlaczego te ciołki za mną jeżdżą? No o co tu chodzi? Dobra, cokolwiek ty chcesz ode mnie, to weźmy, sprawdźmy. No, najgorsze, że on mi śmierdzi coś, że będzie coś z wodą związane. You're the new box, ja nie jestem żadną nową skrzynką, tylko już mam stary 8 znaczków, więcej niż którakolwiek z was.
Bones told me to meet everybody. No, stary, dobra, Splash, you can call me Splash, super. Me and the Zippies, wild cards appears from. Znowu wild cards, I managed to get away, blah, blah, blah. If you help me save the Zippies, you can hear these stamps I found, okej. O, Meister, a kto mnie tam dostarczy? Kto mnie tam dostarczy? A może już mnie przenieśli? Okej, search the island for seeking stranded Zippies and bring them to the boat. Okej, mam przeszukać to, dostarczyć je na łódkę, gdziekolwiek ta łódka jest. Jeszcze w dodatku prawdopodobnie muszę to zrobić na czas, na co są. No i co? No ale... No, Majster, ja mam pytańko. Pytanko polega na tym, jak ja to mam zrobić. W sensie, jak ja to mam je dostarczyć, jak ja mam je zebrać. Gdzie co potrenuję na jakimś łatwiejszym, choćby na tym, jak się je zbiera. Aha, w takim sensie, trzeba je po prostu złapać. Proszę bardzo. Do zrobienia. Dostarczyłem? Jest, jeden dostarczył. Wystarczy w nie uderzyć. To było strasznie proste. Choć też w sumie nie do końca. No, mam. Najgorzej na tych skałach. Okej. No, bez jaj. Nie wierzę. Uda się. Uda się. Ile jest? Minuta 30. Jasne. Nie wiedziałem, o co chodzi. Super, ci należeczku. Już, majster. Ja to zrobię. Przepraszam. No szkoda. Jeju, ale się. No więcej, tak, więcej. Więcej was tu. Więcej, jasne. Dlaczego? No i jeszcze mnie utopili. Ale mam przynajmniej odnowione te umiejętności. Spoko. Nienawidzę tego. Ty wiecie, co ja zrobię? Ja się po prostu utopię po każdym. Masz. I mam 56 sekund, utopmy się. No utop się, przynajmniej odnowią mi się umiejętności. Nie wiem, ktoś tej gry nie przemyślał. Po prostu ona nakłania do tego, żeby topić naszego superbohatera głównego. Pięknie. Chodź tu. No i mamy, zaliczone. 4 punkty, challenge completed. Było to prostsze niż moglibyśmy sądzić. Jeszcze tylko odbiorę swoją zasłużoną nagrodę, która pozwoli mi przeżyć kolejny tydzień. Znaczek, tak. Nie wiem, satysfakcjonująca nagroda jak dla mnie. W ogóle możemy przejść dalej. 31 na 200. Gdzie tego mam szukać i po co mi to? Dwa znaczki więcej i możemy typa wyzwać, czyli w sensie stoczyć z nim bitwę do czegokolwiek nas namawiają w tej grze. Nie jest to przyjazne dla najmłodszych. Dobra, nieważne, jest. Mam rację. U, pany pas startowy, czy ja mogę tym lecieć? Proszę. Dobra, nie obchodzi mnie żaden tap. Mam to kompletnie gdzieś. Jak mogłem jeździć samochodem, to czemu bym... No weźcie, powybuchajcie, bo już mi się nie chce z wam. Koniec. Macie, odejdź. No i pięknie załatwiony. Ale jaja. A tu kto to jest? Ty coś ode mnie chcesz? Jesteś tu blisko, ale co ty możesz ode mnie chcieć? Zippy, przecież cię nawet nie mam oznaczonego. Możemy cię zapytać. Aha, emergency gas stop jakiś. A po co mi to wiedzieć, stary? Kompletnie mnie to nie interesuje. Dobra, słuchajcie, tu byśmy zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, że wytrwaliście do końca, że zostawicie łapy, że widzimy się w kolejnym i widzimy się na live dzisiaj wieczorem, bo oczywiście będzie, w ogóle codziennie jest. Jeśli nie ma, to odliczanie nie leci i napisałem, że nie ma. Ale raczej będzie, bo mi się spodobało robienie live'ów dla was. Więc to tyle, zostawcie łapy, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!